Hej, witajcie! To jest ostatni w tym roku Kinowy Ekspres. Dlaczego tak jest? Okej, po pierwsze może dlatego, że w tym tygodniu na liście premier jest tylko jeden film. Więc dziś obczajmy też, co wejdzie na ekrany pierwszego dnia świąt. A jeszcze następny Ekspres ukaże się 1 stycznia, a nie 31 grudnia. Bo 31 grudnia nikt by tego nie obejrzał. A tak obudzicie się w 2016 zepsuci i schorowani i waszym pierwszym wydarzeniem roku będzie oglądanie Ekspresu w łóżku na kacu. To jest ten klimat, którym chcę napełnić wasze serca. No to co robimy dziś? No po pierwsze, lista premier do końca tego roku. Po drugie, z martwych w zmienionej formie wraca wehikuł czasu. Dzięki współpracy z UPC w nowej formie powraca segment o filmach, które już zeszły z ekranów kin i teraz są dostępne na inne sposoby, na przykład w usłudze UPC na żądanie. No więc niedawno obejrzałem w końcu Steve'a Jobsa na podstawie scenariusza Aarona Sorkina i bardzo mi się podobał i miałem chęć na więcej takiego dynamicznego strzelania tekstami. No więc wlazłem sobie na UPC na żądanie, wypożyczyłem sobie Social Network ze scenariuszem tego samego kolesia i oto tutaj jesteśmy. Social Network to film o Zuckerbergu, twórcy Facebooka i czuję się bardzo głupio mówiąc to na głos, bo to wszyscy wiedzą, ale tak dla porządności trzeba było to powtórzyć. Fajnie było być na świeżo z jednym drugim filmem i odkryć, jak są podobne do siebie. W Hollywood to jest wielka rzadkość, żeby scenarzysta tak bardzo przebijał się w dziełach reżyserów. Normalnie scenarzysta to największe popychadło, którego twory potem są przepisywane dziesiątki razy przez kolejnych gości, a on nic nie może zrobić. Jeszcze każą mu patrzeć. A tu wszystko jedno, czy film kręci Danny Boyle, czy David Fincher, czy Bennett Miller, dialogi stworzone przez Sorkina sprawiają, że to on jest autorem wszystkiego, co się dzieje na ekranie, bo wszystko, co jest potrzebne, to właśnie jego dialogi. Więc pytanie brzmi, czy reżyser i aktorzy są w stanie podźwignąć jego scenariusz, a nie co reżyser i aktorzy są w stanie wyciągnąć ze scenariusza. No i co, David Fincher by nie dał rady? No David Fincher dał radę, no pewnie. The Social Network to dynamiczna rzecz, jak i bohater, a przez to kompletnie w tym organiczna. Nawet nie zauważamy, kiedy akceptujemy przedstawioną rzeczywistość. Z całym tym Harvardem pełnym dynamiczniaków w krawatach, którzy szykują się w sumie do rządzenia światem i dobrze o tym wiedzą. Oglądając takie filmy, najważniejszą rzeczą jest moim zdaniem zostawić przed wejściem na wieszaku swoje poglądy na daną prawdziwą osobę. Tak, Social Network, jak i Steve Jobs pozwalają sobie na dużo wolności w przedstawianiu bohaterów. Nie spędzajmy więc seansu na szukaniu dziur i porównywaniu naszej wiedzy o osobach z przedstawionymi wydarzeniami. Przyjdźcie dla znanego nazwiska, ale zostańcie dla fascynujących, fikcyjnych postaci. Tak, Social Network, jak i inny film ze scenariuszem Sorkina, Moneyball, też świetny, możecie znaleźć w UPC na żądanie. Dwa kliki, by odblokować i od razu zaczynacie seans. Mają tam nawet najlepsze produkcje tego roku, czyli Inside Out i Mad Maxa. W opisie filmu znajdziecie link do dekodera Horizon, na którym możecie korzystać z usługi. W tym tygodniu w kinach wychodzi Poznajcie Harolda. Czy Harold i jego sklep meblowy poradzą sobie, kiedy IKEA wejdzie na rynek? Nie. Dlatego Harold planuje porwać założyciela tej sieci. Poznajcie Harolda, do zobaczenia już w ten piątek w kinach studyjnych. A, i Star Wars też wchodzi. Wszędzie. Spójrzmy więc może, co będziemy mogli zobaczyć na ekranach za tydzień, między świętami a Nowym Rokiem. Więc słuchajcie, do kin wchodzi La Isla Minima, czyli po polsku najwyraźniej Stare Grzechy mają długie cienie, ale nie piszcie tak na testach z hiszpańskiego, bo dostaniecie jedynki. Miałem okazję już obejrzeć ten film w Arsie na pokazie specjalnym. Na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom kryminałów, bo to jest kryminał od początku do końca, często określany mianem hiszpańskiego True Detective. Nie robi jednak wiele nowego z formułą, więc faktycznie jest to obraz raczej dla fanów gatunku. A hej, wszyscy fani Belli i Sebastiana 1, czy wiecie, że właśnie wchodzi Bella i Sebastian 2? Co? Ile? 2? W jakie tym razem przygody wpakują się alpejski chłopczyk i jego poczciwa psina? Nie wiem. Dajcie znać, jak się wybierzecie, czy warto się brać za to, czy to jest materiał wyłącznie dla dzieci. Raczej nie dla dzieci, jest Fala. Katastroficzna produkcja norweska o potężnej fali zalewającej miasto. Skąd ta fala? Podobno fiord się osunął. I to jest autentyczne zmartwienie. Fiord Geiranger, czy jak go się czyta, autentycznie grozi osunięciem. Ale chętniej w sumie usłyszałbym historię tego, jak podjęto decyzję o zmianie twarzy głównego bohatera na polskim plakacie.
Wisienką na torcie tego plakatu jest informacja: na północ od granic Polski tragedia jest bliżej niż myślisz. Wow, na północ od granic Polski to prawie w Polsce! A co jest na północ od granic Polski? Spoko, w Polsce mamy też swoje tragedie. Wchodzą córki dancingu. A nie, tak szczerze nie wiem, czy to tragedia. Może jest dobry. Dwie nastolatki lądują w samym środku świata warszawskich dancingów lat 80. Więc będzie dużo kiczu i szalonej młodzieńczej miłości. To tyle. Może niewiele, ale zbierajcie siły i kasę, dlatego że w styczniu będzie wysyp w świetnych prawdopodobnie filmów, tak w dużych, jak i małych kinach. Zachęcam do lajkowania Ekspresu na Facebooku. Pisałem o Jobsie, pisałem o starych grzechach, nawet o starej trylogii Star Wars możecie tam poczytać, jeżeli was to ciekawi. Dawajcie lajki, piszcie komentarze, no i miłych seansów, niezależnie czy w kinie, czy na ekranie telewizorów. Do zobaczenia w recenzji nowych Star Wars w tę niedzielę.